Witajcie ludzie, z tej strony Perkorn, a to zagrałem w Titanfall 2. Jest to druga część gry, która opowiada o tym, jak ludzie oraz tytani walczą po jednej stronie czy drugiej, między sobą na wojnie i w ogóle. Dlatego zacznijmy po prostu nową grę. Wiele rzeczy widziałem na polach bitewnych Kresów. Pilot jest tam najgroźniejszym drapieżnikiem. Szybki i zwinny. Pełen gracji, ale zabójczy. Spostrzegawczy. Sprytny. Nieugięty. Piloci widzą świat inaczej. Strome ściany są dla nich narzędziem zasadzki. Piloci walczą inaczej. Wyćwiczeni w zwodniczych manewrach potrafią wywieźć w pole nawet przeważające siły wroga. Ale to, co naprawdę odróżnia pilota od wszystkich trepów i maszyn na polu bitwy, to jego więź z tytanem. Połączony z tytanem może ustąpić tylko ogromnej przewadze liczebnej albo równemu sobie. Kresy są jedynym domem, jaki znam. Przez lata IMC niszczyło nasze ziemie. Odbierało nam zasoby, zatruwało i niszczyło nasze planety. Zabijało nas za każdą próbę oporu. Pomimo bitwy na Demeter i późniejszych zwycięstw, daleko jeszcze do pokonania IMC. Teraz służę jako strzelec w ruchu oporu i walczę o wolność Kresów. Jeszcze długa droga do zostania pilotem. Ale kiedy ten dzień nastąpi, mam nadzieję, że okaże się godny. No, czyli IMC, czyli Dziennik Coopera. 9. Flota Ruchu Oporu zmierza ku zajętej przez siły IMC planecie Typhon. Zero cywilów. Wiem tylko, że mieści się tu Wojskowy Ośrodek Badawczy IMC. Ja tym razem kontynuuję swoje szkolenie na pokładzie Jamesa McCallena, potokiem doświadczonego pilota, kapitana Lastimosy. Nie wiem, dlaczego chciał zostać moim nauczycielem, ale wiem, że to okazja, której nie mogę przepuścić. No to jazda, Cooper. No, ma zajebisty Cooper, nie? Niech to. Statek musiał zresetować kapsułę symulacyjną. Trzeba ją skalibrować. Wszystko gra, Cooper? Jak dla mnie tutaj. Dobra, to zaczynamy. Sprawdźmy, ile udało ci się zapamiętać. Stawiam łącze neuronowe. To coś podobnego do połączenia z Tytanem. Aby się czegoś nauczyć, potrzebny jest odpowiedni nastrój. No tak, znacznie lepiej. Technicznie rzecz biorąc, nie powinienem cię szkolić, ale widzę w tobie potencjał. Czas przyspieszyć. Włączam pakiet skokowy. Pytnie. Pakiety skokowe działają na zasadzie zmniejszonej stabilności. Gdy już pakiet dopasuje się do twoich ruchów... Po prostu nie mogę wyłączyć, żeby mieć cały czas sprintowanie. Sprint manualny. Aha. Zwiększona mobilność. No raz nie ważne. Czymś naturalnym. Jak myślę, że myszka strasznie jakoś wolno chodzi. Jak do symulacji? Tak, wspomnę.
Ale nie, dobra, dajmy może na 10. Obydwie wartości. Po prostu akceleracji ten. Minam mój dom. O Jezu, to szybko, wyłączmy akcelerację. Tutaj dorasta. Co może być, dobra. O to właśnie walczymy, Cooper. A to, aha, to jest wzorowane jednak na jakimś tam prawdziwym świecie. Dobrze, tak trzymaj. Tędy, schyl się. Prosty podwójny skok, podążaj za duchem. Ja tam, będę podążał za czymś. Od czasu bitwy, od Demeter, odzyskaliśmy 1/4 obszaru Kresów. Ruch oporu jest teraz lepiej zorganizowany, bo dołączają do niego nowi ludzie na świecie. Broń Tytana. W walce nic nie idzie zgodnie z planem. Musisz umieć korzystać z każdej broni, jaką znajdziesz. To tylko kilka rodzajów broni, z którymi miałem do czynienia. Czas na strzelnicę. Tak wcześniej zagrałem, dlatego wiem nie jest jak trzeba iść. Aby zwiększyć precyzję, wykorzystaj celownik. Dobra, poćwicz ile chcesz, a potem jazda na tor przeszkód. Ogólnie jak się biegnie po ścianie, to się szybciej zasuwa. Dlatego tak bardzo staram się przy nich być. Dobra, mam dziś dla ciebie nowy tor przeszkód. Czas wynosi 2 minuty. Zmieścisz się, przechodzisz dalej. Idź za duchem lub znajdź własną drogę. Dobra. Najważniejsza jest równowaga. Choć prędkość jest istotna, wypada też trafiać do celu. Umiejętności te ćwiczymy na torze przeszkód, póki ich nie opanujemy. Nie do w ogóle przeciwników. Aha. Świetnie. Traciłem prędkość. To masakrycznie. Ja pierdolę. Nieźle. Widzisz te tablice wyników? Też zmieniam na ten. Na mistrzowski. Taki sędziotą. Każdy ma swoje słabe i mocne strony, więc zrób to kilka razy z różnymi zestawami broni. Ja tak potrzebuję. Jeśli chcesz poprawić wynik, spójrz na tablicę. Skoro się rozgrzałeś i chcesz prawdziwego wyzwania, możesz się ścigać z duchami innych pilotów. Ostrzegam cię jednak, piloci, którzy nagrali te duchy, są najlepsi w całym SRS. Jeśli ich pokonasz, to znaczy, że będzie z ciebie pilot. Możesz do woli korzystać z toru przeszkód. Kiedy skończysz, pokażę ci coś wyjątkowego. Masz już dość? Jestem gotów przejść dalej. Gdybym na przykład na drugim miejscu, to bym widzieć ducha pierwszego typa. Czas na zapoznanie z drugą stroną pilotowania. Z Titanem. Wezwijmy je. Myślałem, że coś takiego wolno tylko pilotom. To tylko symulacja strzelców. To nie dzieje się naprawdę. I to prawda. Ale najpierw przyda się trochę więcej miejsca. To mój partner, BT, klasa Vanguard. Własna technologia ruchu oporu. Pierwszy model Tytana, który zaprojektowaliśmy. Nie musieliśmy okradać IMC. Dalej, wezwij swojego pierwszego Tytana. Najlepsze. Spójrz tam, w górę, tam jest. Dobra, strzelcu, przed nami chwila prawdy. Ja robię coś podobnego. Walnąłem robotem od Tytana. Super, gotuj się! Spokojnie, Cole. Daj mu chwilę. Dopiero co był w symulatorze. Wierz mi, będzie gotów. Tak jest! Wszyscy na stanowiska. Koniec ćwiczenia. Mordują nas. A przynajmniej próbują. To była dobra sesja. W końcu się nauczysz. Zrobimy z ciebie pilota, młody. Ale nie dziw. Nie ma czasu. Lasty morza. Anderskur czy byku, do zobaczenia. Zobaczymy dziś nową planetę. A może nawet na niej zginiemy.
Świetna perspektywa na przyszłość. Widzimy się na dole, strzelcu. Powodzenia. Daj lajka. Bądź z tej kabiny, Cooper. Widzimy się w transportowcu. Ciekawe, skąd on wiedział, że jesteśmy w tej kabinie i żeby nam, że jest nam potrzebna broń. Zalecany. Dobra, ja zginę na tym mistrzowskim, ale... Operacja Pałasz 9, flota ruch oporu, cel podróży planeta Typhon. Misja, wsparcie piechoty dla ściśle tajnej operacji SRS, okuwany przez IMC obszar Kresów. Jak musimy stąd wyjść i walczyć. A, mam jakąś drugą broń? Aha. A nie, to nasz. Chodź. Ilu ich jest? Wow, nie jest tak prawie leży. Mam tyle jak bałazu, sera. Ja muszę po prostu podbić to nic. O kurwa. Zostaw to! Mamy tu jakiś pilotów! Tu kapitan Lastimosa. Znam twoją pozycję. Zaraz tam będę. Masakra. Nie chciałbym być śmierzony przez coś takiego. Ale mamy dobry Cooper. Możesz stracić przytomność, ale to cię odrzuci. Lastimosa, zbliżają się do dalej. To łowcy Alfa. Przyjąłem, BT. Tajemnicy. Uważaj, Cooper. BT, lecimy. Ja
Nieco nieciekawie na rzecz. Zakładając, że Tytan ma jakąś tą... Jak to ująć? Jest zaprogramowany do walki, powiedzmy, więc potrafi jakoś obliczać, co powinien zrobić w aktualnym momencie czasu. To czy on nie byłby na przykład lepszym wyborem, żeby walczył sam bez pilota w środku? Ale z drugiej strony pilot może wpaść na taki głupi pomysł, którego Tytan by nawet nie obliczył, czy by nie wpadł, więc... Chyba dlatego się tak współgrają. Mamy 18 godzin! 18 godzin, zanim Arka będzie gotowa do transportu! Ej, Richter! Zostaw te zwłoki, popaprańcu jeden. Robota czeka, tak? Nie płacą nam za usuwanie ciał, dobra? Chodźmy. Ale mnie naprawdę nie zależy, że mamy otwarte oczy? Dzięki. Tego typa wzięło z prądem. Na pewno pomogę. Ty przekazuję dostęp nowemu pilotowi. Łączę... Bravo, Tango 7274. Cooper, weź mojego Tytana. Weź mój hełm i pakiet skokowy. Żarty się skończyły. Opiekuj się nim. Masakra. Na całą resztę daliśmy, które sobie leżeli. Ciekawi mnie skąd to wie, to było sprawdza takie jakby. Najpełny cel, ale tu mocy do tego. Dla Tytana. Dobrze transportować Arkę, żeby wybrać jej obudowę. Chcę, żeby bazę broniły cztery regimenty. Ja tak broni go chyba pokonać, okej. Okay. Chyba tak. Ja pierniczę. Tu kapitan Cole z 3 pułku grenadierów do dworców w Kłopot. Przenosimy się do nadajnika IMC, współrzędne 772981. Ktoś mnie słyszy? Ja na razie mam tylko jeden skok. Kurde, dobra. Z ruchu oporu, mówi generał Marder z IMC.
Naruszyliście prawo suwerenności. Proponuję wam amnestię. Poddajcie się siłom IMC. Pracujemy za IMC. W przeciwnym razie czeka was. Pisaliśmy na innych. To IMC decyduje, dla kogo pracujemy. Takie co? Najdalszą postać? Tak. Nieważne, kto wydaje rozkazy. List z najemnikami czy generałmatem. My, piechurzy, i tak dostaniemy ten sam żołd. Ważne, żeby to ustrojstwo w górach zostało uruchomione zgodnie z planem. Do wszystkich rebeliantów w okolicy. Znajdziemy was. Tutaj żadnego pilota nie widzę, okej. Dajcie się i spuszczcie broń. Nie stawiajcie opór. Będziemy strzelać bez ostrzeżenia do każdego uzbrojonego żołnierza. Uwaga, z tyłu! Pilot ruchu oporu! Kurwa, jestem idiotą. Nie, nie można tutaj na chama biegać. Znaczy można, ale nie tutaj. Kupię, dostał kilka razy, kiedy jeszcze stoi. Dobry skill ten też. Uwaga, rzucam odłamkowa. Jeszcze jakiś tam jest. Po drugiej stronie. Boże, on celek baba z wesela. Kurwa! Dobra. Jestem idiotą. Dobra info, został sam. Ale ja widzę tego typa, a nie... Ja też. A tu jest. No ja pierniczę. Nie wierzę. Czyli było ich trzech. Myślałem, że dwóch, dlatego tak piłem. Dobra. Odłamkowy leci! Pilot! Jeszcze ktoś? Jurek, na razie spokój. Ja wykorzystam sobie tą pseudo-snajperkę. Zaraz
No, mamy w końcu podwójny skok. Jezu. Nie widzę tego typa. No to już widzę. Teraz mam pomysł. Ale to nie po mojej stronie. Albo mógłbyś być. Ja pierdolę. Ja pierdolę, że to się odpala. To jest kurde... To jedzie jak aż na najgorszym poziomie trudności. Dlatego użyłem specjalnej zdolności Perkorna. Nazwałem ją ucieczka kurwa godna mistrza. Aleksiego to nie, ale... Ale prawdą jest, że nie zawsze trzeba walczyć. Wow! Czyli zawsze w takich momentach powinien się nagle budynek zacząć palić albo coś, które to znalazłem. Statek James McCallon otrzymał rozkaz zniszczenia ośrodka badawczego IMC na planecie Tyfus. On i tak się do niej dostanie. Ciebie sprzedaj. Niski poziom mocy. Pokażę wam tego tytana i wiedzieć za siebie. Właśnie dowódcy. Niski mocy. Inicjowanie rdzenia danych. Układ optyczny aktywny. Ustawiam ostrość. Żyjesz, pilocie? Nie. Chyba tak. Czekaj, nazwałeś mnie pilotem? Tak. Zmarły kapitan Lastimoza nadał ci rangę tymczasowego pilota. Gratuluję awansu. Możesz mnie nazywać BT. BT. Okej. Okay. Ja innego BT też będę nazwał BT, wiesz? Trzecia bateria przyspieszyłaby proces. Zostanę tutaj. Dopóki nie odzyskam mobilności, będę cię wspomagał przez radio. No dobra. Do rebeliantów. IMC gwarantuje bezpieczne przejście do miasta Aniołów wszystkim, którzy złożą broń. Raczej strzelą wam w czachę i tyle, ale dobra.
się w ręce IMC. Analizator głosu wskazuje, że kłamią. Masz mnie za durnia, BT? Nie wiem. Zakres funkcjonowania twojego mózgu pozostanie nieznany do chwili połączenia. Nie o to chodziło, ale dobra. Ponoć kiedyś był AMC. Zajmuje się. Pilocie, moje systemy mapujące są znów sprawne. Przez zasadzkę znaleźliśmy się daleko od pierwotnego celu. Przebywamy na terenie wroga. Zachowaj ostrożność. Nie możemy długo tu zostać. No spoko. Jak długo służyłeś pod Lastimozą? Kapitan Lastimoza połączył się ze mną 973 dni temu. Tylko 3 lata. Żaden związek nie trwał. Przykra sprawa. Na pewno się zżyliście. Był wybitnym pilotem. I dobrym przyjacielem. Wciąż przebywają tu członkowie ruchu oporu. Wszystkich was wyłapiemy. Wyjdźcie z ukrycia, póki możecie. Teren przeczesują ekipy poszukiwawcze. Gra drukowa. Jeśli będziecie stawiać opór, zostaniecie uznani za bandytów. I będziemy musieli was zabić. Jezu! Podejrzany nawiał! Tak, nawiał. Ja ich nie widzę w ogóle. Ktoś jeszcze? Ja pierdolę, was pozdrawiam z trzech. Boże macie, ja pierdolę. Ktoś widzi pilota? Nie widzę celu! Pilot się maskuje! Jezu, uszkodziłem samego siebie. Wow! Wiem. Ja pierniczę. Czyli są kurwa wszędzie, no. Wszędzie. Dzięki. Kurwa! Nie widzę celu. Ja też. Jeden typ, co do mnie wali. Mam wrażenie, że coś się tutaj zaświeciło. Kurde, no. Widziałem tam typa. Ktoś jeszcze?
Jeszcze jeden tam powinien być, bo było słychać, że nabija. Dobra. Chyba wszyscy. Chyba wszyscy. Teraz nam powiedz, kim jest ta kobieta. BT, czyj to głos? Zostało zagrożenie uchodźców jednostki ruchu oporu wchodzącej w skład SRS. Nazywa się Sarah Briggs. BT, czy na statku jest ktoś żywy? Nie, skanery podają, że na pokładzie Jamesa McCallana nie ma oznak życia, ale wystrzelono 90% kapsuł ratunkowych. Zatem wciąż jest nadzieja. No, mam nadzieję, że ktoś żyje. Hełm. Kurde, nie. Dobra, mam to. Nie wiem po co mi to, ale... Dajcie się w ręce władz. Chyba wolicie mieć do czynienia z naszą piechotą, niż z zabicielami grasującymi po lesie. I tak obydwoje by zabili, więc ta różnica? Pilocie, nasza pozycja jest zagrożona. Nie widzę nikogo, stary. Nic nie mówiłem. Ktoś do mnie wali. Ja pierdolę za tą roślinką, ja nic nie widzę przez nią. Te drony to zwiadowcy IMC. Już? Posiłki wroga zaraz wyruszą. Musimy ukończyć tworzenie łącza neuronowego. Zamontuj ostatnią baterię. Dobra, trzymaj. Pełna moc. A długo, przecież te typy walczyły tutaj z jakimś robotem, nie? Łącze neuronowe, aby kontynuować. Wsiadaj, gdy będziesz gotowy. Znaczy, dwa roboty walczyły z nim, nie? Nawet byli tutaj ludzie. To czemu nie wzięli tego robota? Połączyć się z pilotem. Tworzę łącze neuronowe. Teraz się dowiemy, czy ona za idiotę. Utworzono łącze pilot-tytan. Strzelec Jack Cooper potwierdzony jako tymczasowy pilot BT-7274. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217. A, bo ja spierdalę z tym. Z majorem Andersonem z SRS. Zbliżają się oddziały nieprzyjaciela. Daj wizję. Protokół trzeci. Chronić pilota. Restartuję systemy krytyczne. Tarcza wirowa włączona. Tarcza wirowa wychwytuje nadlatujące naboje i rakiety. Zwolnij przycisk, aby cisnąć w przeciwnika skrytanymi przedmiotami. Nie działa. Teraz zginiemy.
pilocie, wyrzutnia Akolita jest aktywna. Ta ramienna wyrzutnia namierza kilku wrogów naraz. Teraz nie wiem. Trzymasz przycisk, tym więcej celów namierzysz. Nie wiem. Główną i łącze motoryczne ustanowione. Nareszcie. Pilocie, wykryto zrzut wrogiego tytana. Ale my mamy studia. Będziemy musieli się przedrzeć. Jesteś tego pewien? Nie. Zaufaj mi. Ale nie mamy zdrowia. Dawaj zdrowie. Skuteczność bojowa wzrosła. Stara, nic nie zrobiłem. W drodze są kolejne oddziały ratunkowe IMC. Jeśli chcemy przeżyć, musimy kontynuować naszą misję i dotrzeć do majora Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. No idziemy. Zaznaczam pozycję. Trzeba się śpieszyć. Ten tytan BT-7274 twierdzi, że jestem jego tymczasowym pilotem. Nie wiem, czy jestem gotowy, ale jeśli znane wysokości zadania, będzie po mnie. Jeśli chcę z tego wyjść cało, muszę kontynuować pierwotną misję Lastimosy, czyli spotkać się z jego dowódcą, majorem Andersonem z oddziału SRS Ruchu Oporu. Do punktu docelowego zostało mi jeszcze 60 km. Pilocie, IMC będzie nas szukać. Jeśli chcemy przeżyć, musimy się spotkać z majorem Andersonem, który znajduje się 60 km stąd. Tak, musimy wcześniej perkę i dostosować się, jeśli mamy przetrwać. Kombat 3-2! Mamy straty! Oddziały Ruchu Oporu udzieli wsparcia! Mamy z naszego tytana klasy Vanguard! Mamy duże straty! Czy są bici? Dobrze pana widzieć, kapitanie. Potrzebna pomoc. Tak, kapitanie. Tytan klasy Vanguard w zasięgu. Atakuje. Drogi tytan zniszczony. I zaraz przeciwni. No przesuń dupę, kurwa, poruczniku. To ma być strzelanie? Jest jeszcze. To cywil, znaczy cywil. Dobra, dawaj to. Drogi tytan zniszczony. No, fajna broń była. Gdzie jest przeciwnik? Trafiłeś w złe miejsce o niewłaściwej porze. Dał nie mówisz? Ty, może jest kiedy wyjść. Ty, teraz ci baterię przyniosę. Nie! Kurwa, nie wierzę! Nasze też. I ty, poradź sobie sam. Vanguard. Wszyscy do ataku. Atakuje wrogą piechotę. Atakuje wrogiego tytana. Ja też. Robi ty, chodź tutaj.
Dobra, pięknie. O, czekaj, czekaj. Czego chwytuję? Pole siłowe blokuje. I zawasuję, dawaj. Broń do tytana jest zaawansowana technicznie. To jest bardziej snajper, czy co? Taki shotgun, teorii. Ktoś tu się chyba zakocha. Według ludzi miłość wymaga podziwu, zauroczenia, poświęcenia i szacunku. Wniosek, zakochano się na 50%. Oraz? Zastanawiałeś się, czemu ludzie się w sobie zakochują? Skąd pochodzi pupek seksualny? Oczywiście, że wiem. Muszę dorzucić gatunek i przekazać swoje geny dalej. Ale dlaczego je przekazywać? Po co ten cały rytuał? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ewolucja. Na waszej planecie organizmy nie potrafią ewoluować w czasie swojego życia. Mogą się uczyć i dostosowywać, ale nie zmienić swojej charakterystyki genetycznej. Z tego też powodu organizmy umierają, by wydawać na świat potomstwo. Wielkoborzec narodziny, wymieszanie materiału genetycznego dwojga osobników, organizm może wykształcić się odrobinę inaczej od rodziców. To jest właśnie ewolucja. Narodziny. Kreacja. Śmierć. Fakt, że jesteście śmiertelnymi istotami, ma swoje podłoże, właśnie w zasadach istnienia życia na tej planecie. Gdy jakieś procesy ewolucyjne zaszły inaczej, możliwe, że nimi musiałbyś umierać. To samo tyczy się miłości. To nie ty zakochałeś się w kobiecie, a twój organizm kazał ci tak myśleć, wypuszczając do twojego krwiobiegu miksturę przeróżnych hormonów. Testosteron, by pobudzić pożądanie seksualne. Dopaminę, by twój umysł mógł fantazjować o wybrance serca. Wazopresynę, byś był wierny partnerce, mógł się wychodzić dziecko. Co ciekawe, miłość nie trwa wiecznie. Poziomy hormonów wracają do normalnych poziomów zwykle po 5 latach. Czy też wasz gatunek odejmie i dalej się łudzi. Po tych 5 latach związek dwójka ludzi już nie jest tak namiętny jak na początku, ale stabilizacja jest czymś pożądanym przez ludzi. Dlatego też nie warto szukać sobie innego partnera. Tutaj wkracza do gry poczucie winy, czyli tak zwane sumienie. Przeżyliśmy tyle wspaniałych chwil, dlatego nie mogę jej zostawić z dzieckiem. I w taki oto sposób wasza podświadomość decyduje o tym, z kim spędzicie większość życia. Ewolucja zaprogramowała was, byście wychowali potomka, a potem mogli zakończyć żywot bez większych komplikacji. Za proces doboru jest również osobliwy, czego dowodem jesteście wy, gąbczewscy. Organizm ludzki podświadomie analizuje matkanych osobników i szuka odpowiadających mu chce zebranych genera. Kolor skóry, kształt nosa, uszu, ust, brwi. Tylko odpowiednia mieszanka tych cech wyzwala reakcję hormonalną na urodzenie miłością. Pilocie, uzbrojenie Tona pozwoli nam namierzać cele i niszczyć je przy użyciu rakiet śledzących. Przydatna rzecz. Krytyczny poziom uszkodzeń. Uwaga, atakuje... Mamy serio salpę? Przejście w rzecz. Śluza przepływowa blokuje nam drogę. Ja wiem. W pobliżu powinien znajdować się panel sterowania. Atakuje wrogą piechotę. Jakoś po nim idzie. A Jezu, to... A nie, to nie aż. Co? Kurwa, staliście w sobie? Robiliście ludzką gąsienicę? Ja pierdolę. Ta broń jest mocniejsza. Ciukostrzelny pistolet maszynowy, broń automatyczna dużej celności. Bity, radzisz sobie? Uwaga! Skażone odpady mogą spowodować poważne obrażenia lub bezwzględny nakaz ruszenia kombinezonu ochronnego. Nie mam zamiaru! Co to jest? Typerka? Ktoś strzelił. Ja
Że dopiero się teraz spawnowali, bez kitu. Atakuje wrogą piechotę. Czy u innej broni. O kurwa, strzelba. Jestem u siebie teraz. Pilocie, śluza przepływowa blokuje nam drogę. W pobliżu powinien znajdować się panel sterowania. Wstrzymano protokół serwisowy. To otworzyłem. Otwieranie śluzy. Tak? Uwaga, toksyczny oparek w komorze górnej. No dobra, ale mi zamknęło. Włączam śluzę bezpieczeństwa w sterowni. Pilocie, śluza bezpieczeństwa zamknęła się w sterowni. Musisz znaleźć inną drogę. Pozostaje nam się rozdzielić. Rozdzielić? To chyba ryzykowne. Zważywszy na okoliczności, może się opłacać. Pilocie, śledzę twoje położenie. Zalecam poszukać wyjścia. Nie widzę go! Śledzisz mnie? Trochę to straszne, BT. Nie chcę wzbudzać strachu w nikim poza wrogiem. Lubię tego nieogarnianie. Drodzy przyjaciele z IMC. Znaczy inne myślenie. Mamy problem z komunikacją. Ale spokojnie. Bez nerwów. Nic się nie stało. Jesteś psychiczny. Gość nie wydaje się normalny. Zgadza się. Skanery wykazują, że jest gdzieś na terenie kompleksu. Nie traćmy czasu. Który najemnik jest naćpany? Ja? Co? Ja pierdolę. Ktoś tam dostał. Tym razem przetrwałem. Ja pierdolę, naprawdę nie mam cela. Na terenie obiektu, żeby była jasność. To miejsce należy do Kane'a. Możecie tu siedzieć, dopóki was nie zabije. Co nastąpi wkrótce? To jest idiota. Po co mówisz o swoich planach? Kierowców naraz załatwię. Ja też. Jesteśmy w potrzasku! A, to nasz mówi. Przed tobą zmierza siły ruchu oporu. Wow. Mogą potrzebować wsparcia. A ja to nie? Kapitanie, coś się rusza przy rurach! Uwaga! To nasz pilot! Kapitanie, mamy tu naszego pilota! Chciałbym wyjść pilotem. Nasz oddział nieźle dostał. No, było ciekawe. A ty nie mogłeś mi pomóc, typie? No tak, machaj, machaj. Co tutaj za broń macie? Alternator? Jak to strzela?
Nie strasz mnie. Mam głupi pomysł. To nie ten, którego można skakować. Zostałem sam. A nie, jeszcze nie. Jak kurwa mogłeś? Co tutaj moi ludzie, czy przysypali? Uwaga! Węźle 3A znajduje się martwy trup. Należy go jak najszybciej. Wow, zaraz ginę! Matko Boska, ja nie mogę ogarnąć, gdzie oni są. Kurczę. Przestawałem jak idiota. Uwaga! Węźle 3A znajduje się martwy trup. Należy go jak najszybciej usunąć. I ja pierdolę. Ręczyciele są powolne i można ich uniknąć łatwo. Pomogłem swoim typom ludziom po luju, nie? Spierdalaj! Wiecie, jakbym maszerował już wiele dni. Potrzebujesz odpoczynku? I tak mi powiesz, że nie mogę. Widzę go, jest tam. Tak. Funkcje życiowe w normie. O kurwa! Funkcje życiowe w normie, leżę trupem. Gdzie ja mam iść, BT? Musimy przedostać się przez ten kompleks i zmierzać w stronę miejsca spotkania z majorem Andersonem. Ale gdzie ja mam iść? Jedyna szansa na przetrwanie. O ludzie. Czy naprawdę za mną ktoś stanął? Boże. Kurwa, udało mi się. Dotarły mnie słuchy, że jakiś Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Tak, to ja. Muszę się tu uleczyć. Mam tylko nadzieję, że... Dotarły mnie słuchy, że jakiś Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Chylę czoła. Mam tylko nadzieję, że poradzisz sobie lepiej niż ostatni rebelia, którego utłumił. Jak? Kurde. No przecież strzelałem w niego jak byk. Dotarły mnie słuchy, że jakiś Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Kimkolwiek jest. Chylę czoła. Mam tylko nadzieję, że poradzisz sobie lepiej niż ostatni rebeliant, którego utłukłem.
Ja pierdzielę. Dotarły mnie słuchy, że jakiś Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Mam tylko nadzieję, że znajdzie mnie lepiej niż ostatni rebelian, którego utłukłem. A ten skąd? Dotarły mnie słuchy, że jakiś Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Kimkolwiek jesteś, Kleczowa. Mam tylko nadzieję, że wyjdziesz sobie lepiej niż ostatni rebelian, którego utłukłem. Boże, mać. Dotarły mnie słuchy, że jakiś Vanguard i pilot SRS załatwili moje wsparcie. Kimkolwiek jesteś, Kleczu, naprawdę, tak. Mam tylko nadzieję, że poradzisz sobie lepiej niż ostatni rebelian, którego usłucham. Już. Nie widzę wrogiego pilota. Ja też mogę zapisać? Nie ma. Zewnętrzne pompy przekierowane do systemu tłumu. Nikogo nie widzę. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. To były naprawiające, ale... Cholera, chyba dobra. Wolno by rozpomniałem, czy moi, ale... Moi, tak. A ciekawe, jak tu radzą ci w rurach. A kurde! Gdzie miało nie wyjść? Nie wiem, czy najlepsza droga to była, żeby wyjść tutaj, tu nie mam. Tabulator, dostań się do bity. Aha, Jezu. Tutaj jest po prostu ścieżka. Zachowaj ostrożność, pilocie. A co to jest? Podążam za strumieniem szlamu. Nurt przyspiesza. Możliwe, że jestem blisko wyjścia. Kieruj się naprzód. Ten atakuje. Pilocie, nasze drogi zaraz się przetną. Świetnie. Tęsknij za mną? Wręcz przeciwnie. Jesteśmy zintegrowanym systemem bojowym. Dzięki. Nieważne. I właśnie tutaj skończyłem grać wcześniej. Dawno się nie widzieliśmy, BT. Wręcz przeciwnie. Obserwowałem twoje działania przez kamerę w hełmie. Dobra robota, pilocie. Bez komentarza. Pilocie, możesz wyłączyć przepływ szlamu w pomieszczeniu obok. Przesyłam namiary. Ale to chujowo strzela, ja pierdolę. Dobra, patałachy! Żarty się skończyły! Idę tam! Aha.
kontrolę nad pompami. Awaryjne zatrzymanie pracy. PT, właśnie tu. To się boję. Procedura dezaktywacji pompy. 20%. Mam bronić tego miejsca, tak? Wow! W szlamie panuje duże stężenie metali ciężkich, które zakłócają moje systemy namiarowe. Przecież to nic trudnego, strzelaj! Strzelanie na oślep w strefie bojowej pilota byłoby pogwałceniem protokołu trzeciego. Co? Lambda 4, powietrze, wysyłamy gwestkę! Lambda 4, zimie zjazd na powietrze! Lambda 5, powietrze na pozycji, wysyłam kleszcze! Kurwa mać! Lambda 5, zimie zjazd na powietrze! Procedura dezaktywacji pompy, 40%. Wow! Kurwa! Kleszcze, nie... No BT, bo nie strzelać, kurde, no. Pompa, dawaj! Kurde, nie mogę się na nich skupić, bo klecze mnie zaraz atakują. Kurwa! Nie wiem, że to jest, prawda? Nie. Kleszcze, kurwa! Procedura dezaktywacji pompy. 50%. Ja pierniczę, jak ja mam tutaj wygrać? Za mało miejsca, mam chujową broń. Zerwam sobie w tym miejscu. Kurwa! Dobra, czy ja muszę grać na czas, nie muszę z nimi walczyć. Kinę. Ja pierdolę, to muszę wejść. Ludzie, czajcie to? Muszę kurwa wejść, żeby... Kurwa, właśnie w dupie, jak tutaj jestem. Procedura dezaktywacji pompy, 50%. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Jak ona wszedł? Procedura dezaktywacji pompy. 80%. Dawaj, dawaj! Kurwa, nie strzelaj tym! Procedura dezaktywacji pompy. 90%. Teraz już się bomby.
Paść tu, BT. Może? Pozycja pilota ustalona. Rozpoczynam wsparcie ogniowe. Tam jesteś. To zagrożenie. Zmień broń. Znaczy nie ja, tylko on. Mamy teraz z dwóch stron. Pilocie, aktywuję dla ciebie sonar. Dawaj. O, dzięki. Nic jej. To była trudna potyczka, pilocie. Dobrze się spisałeś. Zaraportowałem to. I tak nikt tego nie przeczyta. Znalazłem wyjście po tej stronie. Tędy. W końcu. Pilot przejmuje kontrolę. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać. Aha, czy jak jest na zewnątrz, to jego główne zadanie jest chronienie mnie. Zaczniemy je zjeżdżać? Nie. A to ma iść do góry. Co jest? Kane. Zaproszono cię na imprezę Kane'a. I dlatego nie żyjesz! Wspaniale! Kolejny zgrywa samotnego bohatera z tytanem SRS klasy Vanguard. Wow, i to rozumiem! Rozkręćmy tę imprezę, Pentaku! Jaki brak namiaru? Pilocie, unikaj termitu Kane'a. Powoduje poważne obrażenia. Nie mogę się doczekać, żeby ci zabrać tego tytana, Kno. Jak działa ten rtyń salwy? No to uciekały. Nie. Uwaga, reaktor nie zabiży. Wymaga na wymiana baterii. Już gonię, stary. Kurwa, pomysł. Atakuję wrogiego tytana. O Jezu. Rozkręćmy tę imprezę. Dobra, ciut zmieniam na ekspedycję. No gdzie jest ten osiłek? Atakuję wrogiego tytana. O Jezu. Kurwa, chciałbym skoczyć mu na plecy. Rozkręćmy tę imprezę. Unikaj termitu Kane'a. Powoduje poważne obrażenia. Rdzeń serii gotowy. Nie widzę nic. Uwaga, uszkodzenia kadłuba. Super, rdzeń serii chyba... Pierdalaj. To mi znajdź ją. Uwaga, uszkodzenie kadłuba. Nie widzę go.
Hej, chcesz! BT, nie! Przecież nie miałeś mało zdrowia. Co jest z tą stałą przyjacielu? Pilocie, unikaj terminu. Powoduje poważne obrażenia. Nie mogę się doczekać, żeby ci zabrać tego dynamika. Co się dzieje? Gdzie jest Kane? Pierdol się. Uwaga, reaktor niestabilny. Wymaga na wymiana baterii. Wiem. Już się czai, typie. Kurwa mać, byłem blisko baterii. Dobra, teraz ciuda. Rozkręćmy tę imprezę, pentaku. Termitu Kaina powoduje poważne obrażenia. Kim, bo mi przeszkadzasz? Strzelaj sobie! Kane ma twardą skórę! Mogę tak cały dzień! To próbuj. Uwaga, krytyczny poziom skóry. Na razie na bawę to wieczne. Nie mogę się doczekać, żeby ci zabrać tego tytana, Gnoju. To chciej. Chodź się! Lubisz to? O stary, moje klimaty. Czuj szczęścia. Okej. Nie najgorzej. Zadałem z Kane'em, a Kane oddaje cios. Jest dobrze. Dobrze. Nie mogę da się trafić. Więcej baterii tutaj nie będzie. Ty jest zabij, albo zostań zabity. Umiem strzelać! Potrzebna bateria. Wiem.
Delta. Pilocie, unikaj terminu. Powoduje poważne obrażenia. Kurwa! To o to chodziło! To chudo nie ma tarczy, to się ukrywa jak debil. Nie jest dobrze, masz przejebane. Nie mogę się doczekać, żeby ci zabrać tego typu... Rdzeń serii gotowy. Kolejny tam zniszczony. Uwaga, uszkodzenie gatunku. Nie! Nie! Pierdol się. Zareportowałeś to? W hełmie Kane'a działa. Zalecam je zabrać. Zmieniam hełm? Aha, zabieramy tą część. Serio zmieniliśmy radio? A znaczy nie, znaczy radio tylko, no. Są, tutaj blisk. IMC kończy zabezpieczać Arkę. Najwyższa pora szykować Drakonisa. Rozumiem, mam tu trzech rebeliantów. Co z nimi zrobić? Zabij ich. Nie, nie rób tego! Ruszam, bez odbioru. O, ja pierdolę, zabiję. Deszyfrowanie łączności wroga ma długie tradycje w wojskowości. Przydadzą nam się te informacje. Jeśli chcemy przeżyć, musimy być w ruchu. A kontynuować sobie misję będziemy dopiero w następnym odcinku.